Proszę Państwa, znajdujemy się w części ekspozycji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego poświęconej czasom przede wszystkim powstania listopadowego 1830-31 roku. Spośród wszystkich tu zgromadzonych artefaktów uwagę zwracają przede wszystkim dwa portrety braci Mielżyńskich, Macieja i Seweryna. Byli to oficerowie jazdy poznańskiej, formacji ochotniczej złożonej z obywateli księstwa poznańskiego, którzy ochotniczo wstąpili w jej szeregi już w grudniu 1830 roku. Obydwaj oficerowie prezentują się właśnie w mundurach tej formacji. Tutaj widzimy, co jest bardzo ciekawe, kurtki szaserskie, nietypowe, jeżeli chodzi o formację ułańską. Jest to kurtka szaserska, a więc jednorzędowa, zapinana na srebrne guziki z orłem. Do tego jeszcze są wyeksponowane oznaki stopni oficerskich. Obydwaj bracia tu występują jako kapitanowie, pomimo że Maciej już był mianowany na stopień majora. Powinien mieć epolety z gwiazdką i do tego jeszcze z bulionami, czego tutaj na tych portretach nie widać. Na portretach też proszę zwrócić uwagę na odznaczenia. Obydwaj bracia zostali odznaczeni Krzyżem Złotym Virtuti Militari, co widać szczególnie na portrecie Seweryna. Natomiast u Macieja jest widoczny tylko fragment wstążki przekryty przez pas do ładownicy. Portrety braci Mielżyńskich zwracają również uwagę weryzmem twarzy i poszczególnych fragmentów, szczegółów umundurowania. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, na tyle Państwa zainteresowało, że zechcą odwiedzić naszą ekspozycję w Muzeum na Starym Rynku. Serdecznie zapraszam.